Siemeneczko, jestem Epetem Games, witam was. No i Moskwa nas pije, czyli unietamy sobie pyzmę. Unietamy sobie pyzmę nowymi nabytkami, można tak powiedzieć. Kupiłem wał unietający i tak pyzmę nazywającego mamuta. Kupiłem, cały zestaw kosztował mnie, proszę państwa, 32 tysiące. Plus została, większami tam już parę, ma 33 tysiące w sumie. Więc fajny sprzęcik, roboty robi, jak widzicie, roboty naprawdę konkret robi. Więc ja bez żadnego przedłużania wsiadam, bo jest kuźma, dlatego że nie wiem kiedy by to skończymy. Dobra, lecimy powrótku, taka jedynka faktycznie na mniejszy bieg i lecimy, ale tym sobie tak wystawił z tego względu, że jak najlepiej to poogarniać, a jest co dzinać. No bo te fajne dążko robi, wiecie, na razie tylko sobie tam mniej więcej trzeba zgarnąć to wszystko. Ogólnie kupę to cała skoszona jest 400, widzicie, tam wiadomo, troszeczkę zlatuje, ale jakieś 700, przepraszam, 700, może 40 tysięcy litrów, więc sporo jest. A nie zamykam kurna kabiny, tych drzwi, nie nic, gorąco jest, tak sobie powoli jakoś to wszystko umiatam. Ale robotę zajebistą drogi w tym szoku. Jak nie idziemy, to pojedziemy sobie jeszcze powapnować prawdopodobnie z tego względu, żebyśmy to mogli jakoś komfortowo tylko porobić. Wiecie, znaczy powiedziałem, że jest akcja właśnie tym wapnowaniem na umiatanie. Ale patrzcie, mimo to jest kukurydza. Chyba kukurydza, tak? Patrzcie, jak to pływa robotę robi. Wiadomo, to panik ma teksturę, wiadomo jaką, trawy, tak? Ale chyba ten patek ogatowi. Ci to podoba. No wiadomo, że to przepycha dość mocno. Cały ten zestaw. Ale wyrównywać wymasło to wyrównuje. A teraz się zastanawiam, czy w ogóle tego już nie wyłączyć. Patrzcie, to jeszcze troszeczkę. No. Tak wypchnęło takie doby 20 ton. Tak na moje oko, ale wiecie, lepiej niech to w sumie szepnie się, lepiej będę mógł sobie później na spokojną głowę mieć. A sobie to będę rzucał, tak? Na pewno będę porzucał. Ech, nie, to nawet powiem szczerze, że wrzucę sobie radowanego silosu i żeby to tam zaraz sobie praktycznie można było dawać. I będzie luksus. No pyzma chyba kurwa idealna dla mnie. Mimo wszystko, bo naprawdę jest robot, jest no luksusowo, więc ponad silos, tam widzicie, no case troszeczkę ma problemy, ale jakoś tam sobie powolnie miatam. Jakoś na bardziej ten case nie siedzi do miatania takiej roboty właśnie pobocznej, więc coś cudownego. Mówię, te bały robią robotę, dogniatają luks z tyłu. Chciałem taką samego motora, gościu, no panie, mam tu cały zestaw. Zobaczmy ten cały zestaw. Jak to wziąłem? To powiem naprawdę, czekajcie, ja sobie tam może bym teraz wziął tak. Czekajcie, ja to opuszczone podniesione. I po prostu sobie to... czekajcie, zrobimy sobie tak. Tu sobie będzie na czwórce, to będzie na piątce. Na szóstce. No nie taś, to już tam wiecie. Po prostu sobie jakoś to będziemy... jakoś tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi. My to tak będzie. Jeśli coś mi zostanie, boli mi zbraknie, no to na pewno będę próbował tu nogami troszeczkę to inaczej. O, tego nie liczyłem. Tak to mi się zrobi. Ale powinno mi to pójść? Nie, nie pójdzie. Nawiesił się. Jak to popchnę? Lekko. Pójdzie. To są właśnie takie... Nie działa, no by poszedł bez problemu, co nie? A jednak w farmingu tak kurwa to nie działa. No teraz pojedziemy sobie sobie jakoś ten rant poganiemy, bo to też jest strasznie tego dużo. Ogólnie mam przygotowany zestaw rzutnik plus mały case do wapnowania, bo tam jeszcze mam właśnie pole do wymaga wapnowania. Co troszeczkę się zdziwiłem, no ale tak trzeba, najpatrzcie. To jest to, co ta robota, ta maszyna robi. Robi piękną robotę. Rozganim wschod na boki, elegancko i jest miodnie. Mam wtedy równoteńką pyzmę
jak ta lala. Tylko sobie teraz przejechać i patrzcie, co tu więcej chcieć. Moim zdaniem jest petarda. Myślę, że coś poogarnia, trochę więcej, ale mniej więcej widzicie, że to las mnie tam się więcej oscyluje 740-750 ton kukurydzy, więc no szczerze, to jeszcze tylko z innego pola. Tak, to zjedziemy, zobaczymy, czy to w ogóle się uda później podjechać, bo powiem szczerze, patrzcie. Jest dość ciekawie. Ale dobra, na okej, sadę. No jednak to jest maszyna, która no chyba zostanie do końca ten ciągnik, bo naprawdę on robi taką robotę, że to jest szok. Teraz ten wał upuścimy, żeby no, lepiej trochę to tam gdzieś latał. Wiecie, no nie jest to perfekcyjnie zrobione, jak widzicie, bo tutaj te ranty nie są jakieś tak pięknie rozniecione. Może to się uda jakoś to jeszcze ogarnąć, tego nie wiem. Chociaż poczekać, ja chcę zobaczyć jedną rzecz, czy to mi wypali. Jak ja sobie tu zjadę. Czy mi się uda porzucić tym wałem, tą kukurydzę całą, którą tutaj mamy. Powinno się to chyba udać. Tak mi się zdaje. I sobie upuścimy, to powinno teraz elegancko mi podgarnąć. No. Niezbyt to wychodzi, ale jestem zadowolony, kukuje za cała skoszona, zapasowane wszystko było z góry. Trochę to łosko było wiadomo, ile to jest. Ja jestem, no już mam tutaj kukuje tyle, że przy każdym wie, ile jestem w stanie tutaj młócić. No wykosić, nie wymusić, tylko wykosić. Więc łosko było zapasowane już z góry, można powiedzieć. Robota to idzie aż pięknie. Nie no, pyzma taka jeszcze, no mnie chyba jeszcze nie było. Nie, nie było takiej pyzmy. Na 100%. Na 100% takiej pyzmy jeszcze nie było. Tyle tonażu było. Więc, no, jestem pewny, że w tym roku mi kupiedy nie zbraknie. Na 100%. To jest 700 tysięcy litrów. Ponad. To już jest naprawdę ogrom. Czekajcie, jak ja bym tak jeszcze włączył. Troszeczkę na środek przegarnął, żeby to jakoś lepiej wyglądało. O, to czekaj go. No trochę będzie lepiej. Wiadomo, tak. To ona stale ucieka, no bo to jest wiadomo. A kiwczyciorany to nie wszystko tak idealnie, perfekcyjnie wychodzi. Ale nie jest źle. Moim zdaniem, pierwszy raz takim czymś robimy. Taką maszyną, tak zwanym mamutem, oczywiście przeze mnie, bo nie przez każdego tak jest nazywane, ale iż maszyna, nie ma się, tylko opuścimy sobie ten wał, bo już będziemy wyłączać, no to nie jest tak źle, 80% umiatania, wszystko jest pięknie, no kuźwa, no czego tu więcej chcieć, patrzcie jak to robić robotę, no piękna sprawa. Ale jak słychać, jak to trzeszczy. Chodzi, to gniata wszystko, ciężar jest jak twój. No, i o to proszę Państwa chodziło. Laptop mam na rzutniku kupione. Schoganięte, zapłacone z góry. Trochę pieniążki poszło, by nie było, tak? 30 tysięcy na wszystko ponad, chyba. Czy więcej nawet. Więcej. 50 tysięcy, nie pamiętam dokładnie ile było. Powiem, tak szybko te pieniądze idą, że nawet nie wiem ile było, ile jest. Więc naprawdę ja jestem w ciężkim szoku. A tonażówka ładna. Dobra, motki, ja zrobię tak. Teraz zrobię, żeby nie was tu nie zamiatać się szwiniataniem. No jest, kurwa, no jest pyzmy, kurwa jest. No nie ma co, pyzma jest zajebista. Pojedziemy sobie to teraz powapnować. Powapnujemy. I co, lecimy. Nie ma co się obniżać.
No ale pieszki napinałem, bo ładowałem właśnie te wapno, wszystko to nie było sensu. Więc mówię, na razie nie odpinam. Mnie ten case miał właśnie tutaj tego rzutnika być, a nie jest, więc mówię, sam raz, teraz będę go przepalić. Miałem powiedzieć przed końcem, tak samo, bo pęd już też wyczułem, kiedy pewnie przyjedzie gościu i już go odbierze, więc już mam elegancko. Pęd będzie sprzedany, już zabrany w zasadzie będzie. Do tego ciekawe, czy tego case'a też nie chciał, bo do case'a też patrzył, że mi się podoba. A mi już troszeczkę się nie znudził, że tyle. Co po prostu jest przymały, a mi jest potrzebny duży ciągnik już z trudem. Jakieś 140 osób. No, mniej więcej można powiedzieć, że jak ten case, który teraz aktualnie uznataliśmy, takiej mocowo potrzebuje, takiej mocy potrzebuje. No matko, teraz tak, ja nie mogę popisówki robić, bo teraz tak, tutaj GPS-a to ja nie mam. Więc tutaj sobie nie poszaleję na GPS-ie. No i co, lecimy. Nie wiem, jak tego wapna będzie szło. Nie wiem, co się tu jebało z tym modem. Jakimś modem się to wszystko wiezie i... No i tej wagi jakoś tutaj zbytnio no, nie ubywa. Chyba, że poczekajcie. Jeszcze zobaczę jedną rzecz. Dobra, zobaczymy teraz. Tak to będzie lepiej szło, czy nie. Też dupa. Jeszcze sekundę. Dobra, muszę sobie po prostu ogarnąć teraz spokojnie. Ale tam jakieś tam dać moda któregoś, który tak właśnie mi robi. Ale tak, popnę mu by tak, jest to wymagane w tym przypadku, ponieważ tutaj no wyszło wapnowanie niestety. Niestety czy niestety to nie przeszkadza, to jeszcze wpadnie ta żarówka, a po żarówce wpadnie głębosz. Bo nie ukrywam, zrobiłem małą gafę w tytule, jak uprawiałem bezorkowa, że wziąłem 50 cm uprawka. No niekoniecznie. To miałem na myśli. Miałem bardziej na myśli właśnie głęboszowanie, które tu będzie. Sobie to potężuję tylko poza odcinkiem. I będę chciał po prostu tutaj ogarnąć wszystko, bo tutaj też będzie dość szybka akcja, bo tutaj będzie wapnowane, jak tu widzicie, zwapnowane, będzie upadka. Głęboszowanie i tu będzie popłyn, bo będzie popłyn z tego względu, że tu będzie owiec. Tu będzie owiec na tej działce właśnie. A żeby tego potencjału ziemi nie zmarnować, sobie damy poplon, zrobimy sobie poplonik i ogarniemy sobie cały temat właśnie z tego, żeby po prostu jakoś miało ręce i nogi. A wiecie, no bo niech też później na wiosnę przyjdzie na pewno, bo niech czy tam nie wiem, i to zobaczymy co je, znaczy przynajmniej pewnie jedno i drugie, tylko w zależności jakich dawkach, jak zależy jaki poplon też mi tutaj wyrośnie. Bo tego to jeszcze nie ma co mówić, bo tutaj poplonu nie było. Więc tak, tutaj będzie po prostu stężowane później. Idzie głębosz, bo głębosz już mam naleziony, też głębosz okupuje. Już mi to jest potrzebne w sumie, a na moje gospodarstwo. Głęboszowanie. Później pewnie albo wpadnę bezrokowcem, co też troszkę się może mija z praktyką. A nie to po bezu, gdy wpadnę sobie ten żółwką jeszcze raz i ogarniemy temat właśnie tej siewu pokrycie, tak? Bo tutaj nie musi być perfekcyjnie, tylko musi być to zrobione poplon, no poplon musi być zasiany i to wszystko w temacie. Nie tylko o to chodzi w tym temacie. No bo chcę tu jakoś mniej więcej utrzymać tą strukturę grabową, żeby jakoś to miało ładne przełożenie później wydajności, tak? No ten obiec tutaj też powinien fajnie oddać, jeśli to oddała. Chociaż patrząc tak naprawdę, to najpierw oddaje mi soja, która jeszcze nie jest spożona, bo teraz wiadomo, z tego braku tego, że wyzwała teraz na pierwszej akcji, teraz można powiedzieć, w pewnym sensie, była wymagana, bo jeszcze czekali sam był nie tylko ten wolny termin. No to i tak teraz muszę sobie dopuścić tą soję, pewnie będę chciał jeszcze pewnie raz dokończyć pewnie na odcinku tą soję i wtedy będzie można sobie na spokojnie się znaleźć z robotami, bo tam tych robót trochę tutaj będzie, tak jakby nie było, co gospodarka nie jest mała. Jestem sienokosy jeszcze do zrobienia. Sienokosy z czym tego też nie robię, bo wiadomo, popadało też, to nie ma sensu tutaj mi ogarniać sienokosów, bo chcę to na siano zrobić, póki jeszcze jest pogoda.
Dopiero będę chciał zielone kieszonki gdzieś w październiku przeciąć na końcówkę października, pod początku listopada. Jak to później nawet zgodnie z planem, zależy jaka pogoda będzie. Dlatego jeszcze nie, o tym, znaczy jeszcze nie wiem jak to będzie z tą pogodą tutaj. W życiu realnym. W życiu realnym ja też jeszcze nie jestem. Mam tylko zasiane machetę żyta. Ten moment. Jeszcze tam muszę skosić to wszystko. A jeszcze zostaje pewnie na przyszły rok. Bez żadnej tutaj poprawki większej i siewów. Tak mi się zdaje. W życiu realnym. Więc no nie jest tak źle. Dobra. A ja wiem co miałem zrobić na odcinku, zapomniałem, tam się przypomniało, z tego wapnowania powinienem sobie teraz zrobić jeszcze mieszanie terenu, to mi troszeczkę lepiej, ale nie jest tak źle. Też tą akcję trzeba zrobić, trzeba powapnować wszystko po tych łąkach, wszystko, najważniejsze tak, że gruntowiec mi się nie pędniczył, nie miałem dutowca, więc tutaj jest elegancko. Ja mi to pasuje. Jeszcze w tym roku zostaje, te drzewka zostają, ale już byłem. Właśnie o pozwolenie wycięcie tych drzewek. Nie mają tego problemu żadnego. Mogę wyciąć każdy z tych drzewek. Będę sobie wycinał. Po prostu to już będzie na równo te nie zrobione, bo ten zaganiczek taki no niby jest ładny, nie ukrywam, jest ładny, ale przy moim gospodarce ja muszę mieć że aby nie protokół działki, żeby teraz brać i manować ich potencjał. A propos jałeczki, bo tak chcę na szybkość zobaczyć jeszcze jedną sytuację, którą mi tutaj tutaj mamy sojek, to jest nieogarniętowany, że to tutaj zasiane. A tutaj mamy działeczkę, którą chciałbym kupić, proszę Państwa. Mimo tego, że miałem jeszcze nie kupować, ale ja chcę to kupić w tym momencie, bo później ona będzie mi płynie, będę trochę plecy, jeśli tego nie kupię. Ona kosztuje 106 tysięcy i ja ją kupuję. Kolejna działka, która jest bardzo mi potrzebna do ogarnięcia tego wszystkiego. Mam powiedzieć, że praktycznie do nogi mam, to jest wszystko moje, tak? Tylko, że to pewnie będzie też jedna uprawa, wiadomo. Jak to zawsze. Jeszcze gdzieś ktoś gadał o jakiejś działce. Tutaj chyba bodajże. Tak, tutaj jeszcze ta działka miała być 40 tysiące. Kupujemy, musimy kupować, nie ukrywam po co, bo się kończy farmik, nie ukrywamy, musimy kupować te hektary, żeby po prostu móc się tym bawić, więc kupujemy. Trzy pola kupiliśmy, no i wydaliśmy blisko 200 tysięcy. Tak? Chyba tak. No, blisko 200 tysięcy na zakup pól. No i jak to będzie poprzednim pól. Ważne, że jest wszystko git. Dobra, ja nie przedłużam. Dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z następnego odcinka. Na razie, cześć.